Cześć. Dzisiaj czwartek, 7:40. Zobaczcie, jaki szron na dachu. Te mają najgorzej, bo im przymarzła woda. Już trochę u mnie takie przymrozki. Na trawie też szron. Ale pogoda fajna. Gołębie rzeźkie, ja lubię taką pogodę. Grukają. Zaraz się im da jeść. Nalałem wodę, zobaczcie, jaka mgła. Nic nie widać. Nie mam kiedy wam nagrywać. Bo. Jak wrócę z pracy, to jest już ciemno. O. Takie zaprzątania z rana. Mówię, gołębie rzeźkie wczoraj się pokąpały, cały dzień deszcz padał praktycznie. Lało rano, dach umyłem. O, macie. A widzicie, trochę owsa zostało, ale już się sypiemy. Jak przyjdę po południu, to już nie będzie tu nic. Głodomor. Maluszki. Tak to u mnie wygląda. Codziennie to samo. Tym też sypniemy. Otworzymy im okno. Co, jak one wyglądają. Koki. No jakoś tam się prezentują. Trochę się pierzą. Stara para pojechała do kolegi. Czarna już dawno miał obiecane. Macie. Powiem wam, że te najbardziej głodomory. Te to są naprawdę. Jak widzimy, to najbardziej są takie do jedzenia. Te są chwackie do jedzenia, ale te widzimy, to by kuźwa jadły. No i dobrze, ja się cieszę, niech jedzą jak najwięcej, bo zawsze mówię, gorzej jakby nie jadły. Jak nawet tu 400 było, to się cieszyłem, że jedzą, nie? Tam stara samiczka. Gorzej jakby spały pod półkami i by nie jadły. To by było wtedy... O! Wtedy by było gorzej. O, sporo z porannego oprzątania. Jak to mówią. Nie, są aż takie głodne. Dobra. Jasne mi się jakimś cudem. Myszki też tu chodzą, ale zobaczcie, zielone kubki myszek. Zielone od tego, bo to jest takie zielone. Nie wiem, widać czy nie widać. Niebiesko-zielone. Dobrze to jedzą. Wszędzie sypę, bo jakbym nie sypał, to... To by tu było dopiero. Zobaczcie, jak jedzą. Widzicie? Czy one to liżą, czy jedzą? Nie wiem, ale chyba działa. Mnóstwo tego. W sumie u mnie to nie jest aż jakiś wysyp, ale... Bo nie widzę myszy, ale wiem, że jedzą, bo co sypne, to nie ma, nie? O, te sobie... No, coś mi się poprzedostawało tutaj. Jakiś samiec do samic się przedostał. Samica do samców. O, bo ja mam tutaj tak wodę na spółkę i nieraz wodę zabiorę i tą dziurą pewno. Albo tutaj, bo to też nie jest takie. Tam mi nie zależy, jak któryś skoczy, to trudno. Tu jeszcze nie wiem. O, zobaczcie, jakie głodne. Głodne, takie, no, już
wszystko na pół głowy. Widzicie, tu łowca nie znajdziesz. Łowca, łowca. Wszystko wyżrą. Niedługo będę musiał te kolorowe poparzyć. Pozamykać jakoś, nie wiem. Jakoś się to zrobi. Jak się pokażą, no tak to to one chwackie są. Zobaczcie, jak, jakie chwackie. Bez kuperka żałobne. Te to kuźwa lotne są to. Te żałobne to wszystkie są lotne. Trzepią się już od rana pod hordami. Pogoda fajna, ja tam mówię, lubię jak jest taka pogoda. Szronik na dachu. No tam oczywiście nie do gonienia, bo to mgła. Trudno, żeby ktoś gonił w mgłę, nie? Ale fajna, inaczej się oddycha, inne te gołębie takie. Zobaczcie, na dachu jakiś szron. Te mają najzimniej. Ale im to nie szkodzi. Za dużo. No teraz to strach tu wchodzić po tamtym, jak mi tu myknął. Jak nie ma wiatru, to mają dużo tutaj. Macie. Wy macie najzimniej, to musicie sobie. O, i weźmiemy szybeczkę. Do góry. Już. Takie stado. Trochę mają pouchylane. Cały czas jest nawiewy. Tu otwarta, ale chyba im niedługo wezmę i trochę zostawię tutaj. Może jeden tylko zostawię otwarty. Tak jeden na przykład tam i tutaj kawałek. No zobaczymy. O, zobaczcie jak się pchają. No idź, idź, bo ci nadepnę. No idźcie. Idźcie, maluszki. O. Sobie dzisiaj będą tu. Wolierka fajna. Sprawdza mi się. Jestem bardzo zadowolony z niej. Gołąbki pewnie też, bo jakby były. Zobaczcie, jak jedzą, widzicie? Myszy wszędzie, ja to wszędzie wam powiem, walane. Po garażach, po. I powiem wam, że myszy nie widzę, ale widzę, że jedzą, nie? To jest. Kurde. Jedzą, jedzą, myszole. Tutaj to im jakiś styropianik włożę, ale na razie niech mają wiatru. Jak jest wiatr, to im otwieram tutaj drzwiczki, nie? I te drzwi duże zamknięte są wtedy. A tak to to. No sobie tu chodzą. Co tu dużo gadać. Mróz gołębiom nie jest straszny. Pamiętajcie, najgorsze są przeciągi. I wiatr. Jak jest duży wiatr, to o, już samczyku będziesz miał niedługo samiczkę. W niedzielę przyjedzie. Ach, pojad. A się trzepię. Co tam się dzieje? O, z nosa leci zimno. Kajtkowi też woda zamarzła. Dobrze jest, drzewo na ognisko. Się zrobi. No i tak to wygląda, sobie pojedzą. No, te nawet nie chcą wyjść.
Dobrze, mi też przymrozi. Mógłby teraz złapać taki mróz, żeby przyrąbało na minusie, to i gdyby te choroby u ludzi się pokończyły. Daj to ja biorę, tak? O, to co rozsypują, to zabieram i one sobie to wyjedzą. Wszystko sobie wyjedzą. Maluszki. Te grukają wszystkie. Też pokulone zimno im. Dobrze, dobrze. Może nie będą się tak parzyły. Stare trupy to już widzicie, o. Samiczka stara, tam samczyk. Gruka już pod półkami planują się lęknąć. O, wyjedzą. Te na górze też sobie wyjedzą. Jeszcze głodne. To ja im jeszcze sypnę. Wezmę im tak. Może nagram trochę. O, a ja pójdę po jedzenie. O, już jest. Nieraz za dupą mi tu potrafi wyskoczyć, tam nie domknięte. Może też tak się przedostało, bo widzicie? Zjadły, ale owiec zostawiony. O, taka domieszka. Z tej mieszanki tyle owsa, widzicie? O, nie ma ostrości. Ale już, jeśli dosypiemy, jak przyjdę z pracy, to już owsa nie będzie. Wszystko będzie zjedzone. Nie ma co też przekarmiać. To szybko zleci za miesiąc, to już święta. Widzicie, tutaj też owiec. Za miesiąc będą święta. Styczeń, luty. I znowu lęgi. Co to to? No u tych gołębi będzie się na lęgnie cała zgraja. Patrzcie jak się one trzepią, jak co. Chciałyby latać. No ale wyjdą wiosną dopiero. Niestety. Albo stety, albo niestety. O i te już trochę odeszły od jedzenia, więc... Więc już jest. Już jest wszystko. Znaczy, że trochę pojadę. Tutaj też sam owiec tak został. Więc też już jest dobrze, pojadły. Czwartek zaliczony, jeszcze po południu jedzonko. O, tyle zjadło od tamtego. Jedzą, bo tu jeszcze jest tych gołębi, pewno nie wiem ile. 150, 140. No, trochę jest. Tych gołąbków. O. O Jezu, ślisko. Ale mówię, fajnie. O, zobaczcie, może pocztowe się sparzyły. Ten gruka, samiec, o, blawinder jak za nim gruka. Ten uciekinier, nie? O, ten uciekinier to chwacki jest bardzo.
Ty będziesz miał maluszku samiczkę niedługo. Tam jest ten uciek, nie widać. Leci. On za tym samcem właśnie, zobaczcie jak gani. Za tym samcem pocztowym. O. To jest ten uciekinier, co mi uciekł, nie? Zimno mają, ale zdrowie im sprzyja. Dobra, nie będę was tu zanudzał. Narka, te to się same pewno popało. Zobaczcie jak gania ten blawinder tego pocztowego. O tego samca. Uwziął się na niego. Czekaj, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. O. Już go. Wszystko gruka ładnie. Zdrowe. O to chodzi w hodowli. To jest właśnie szczęście. Jak są gołąbki zdrowe, to jest zarąbiście. Gorzej jak są chore. I śpią pod półkami, nie jedzą. Dobra. Zobaczcie jaki mróz. Na razie, nie będę was zanudzał. Taki filmik. Cześć. Może w niedzielę coś nagram. Bo w sobotę to nie wiem, czy będę miał czas. Na razie.